To Maciek, Maciej X, o to. Maciek X, mhm. Ty, to mógł być ten. No chuj, dostanie swoje udziały. Nie. O, już znikło, jeden trup już zniknął. No to chuj. A bo medycy nie przyjeżdżają, kurwa, no tak! Proszę państwa, minuta została. No kurwa, to jak my to robimy, jak ich jeszcze nie ma, to jak teraz będą lecieć, to akurat. Bank obrobiony, Borys tylko wsiądzie i jelo. A to nie wiadomo, kto rabuje bank, nie? No, chyba tak. Nie. 30 sekund. Chyba coś leci. Albo jedzie. Coś jakbym słyszał, ale nie jestem pewien. No. Borys nakłada. Borys nakłada. Nakłada, nakłada. Nakłada, Borys. I spierdalaj. Jadę. I uciekaj. A ty nawet musisz mi mówić, kiedy oni lądują. Ja spierdalam już, wychodzę. Dobra, Olek, biegnij przed siebie od wejścia. W miasto. Przed siebie od wejścia i w miasto. Mhm. A ty, Borys, wsiadłeś na kładę i spierdalasz? Ja już jestem pod górą. No nie. Dobra, silnik wyłączony. Biegniemy do garażu. O, tu jakiś Tempest stoi. A sprawdź, czy otwarty. To ten gościu nim przyjechał. Zamknięty. Dobra, garaż. On jest tutaj, Olek. Ten garaż jest tutaj. Od ja tyłu jest wejście. Mam sobie za kulką stanąć, tak? Za górką mam stanąć? Nie. Pokręć się, kurwa, wróć do tego banku i się pokręć trochę, wiesz? Oni startują? Dawaj, tak. Nakłada. Ty wsiadaj, ty prowadź. Mhm. Dobra, Borys, kręć się tam. O kurwa. Ale zjebało się. Jeszcze nie jedź. Ja się tam nie pokręcę. Co oni robią? Ale zjebało. Borys, mów nam, co oni robią. Nie widzę ich. Ja jestem za górką i... Jak zjeżdżałem z górki, to tam kamień był i się wjebałem w kamień. Oni tu lądują? Ja na trzeciej osobie sprawdzę. Mhm. Co robią? Nie widzę. Wiszą chyba nad bankiem. Ja też ich nie widzę z tej górki. Cicho, Liwcia, teraz. Nie, proszę, nie przeszkadzaj. Widzisz ich? Nie widzę ich, ja ich nie widzę. A widzisz miasto? Widzę, całe miasto widzę. Gdzie jest śmigłowiec? Nie widzę śmigłowca właśnie, on chyba wisi. Wylądowali. To jest teraz nasza chwila. Wybuch jakiś był? Słyszałem wybuch, no. Chyba i helikopter wybuchł. Nie, granaty chyba rzucają te ogłuszające, którymi cię ogłuszyli, Olek, wtedy. Mhm. Co ty, kurwa? Nic się nie dzieje. Co jest pan Anonymous killed by cop running do nas? Niech się zabili. Czy ktoś tam, kurwa... Był przez przypadek? Dobra, spierdalamy. Kurwa, jeszcze wszyscy z tego cało wyjdziemy, nie wierzę. Dobra. Tak się, kurwa, rabuje banki, panowie. Jak w GTA, kurwa! Jak w GTA!
No. Wszystko, wiesz, zaplanowane. Nara, frajery. Już uciekliście? No. Ja za górką, ja jestem przed górką. Co, możesz naokoło wracać. Gdzieś tam, nie wiem, do miasta czy gdziekolwiek. Tylko naokoło, nie? O, ja widzę. Oni wylądowali za bankiem. Za bankiem? No, widzę, widzę ich ten. Frajer! Ja pierdolę, jakie to było piękne, kurwa. Oni tam na polu wylądowali, tam gdzie ja uciekałem. I teraz, dobra, nas, ja i teraz mam... kurwa, ekspresowo nas kup złota. To lećcie, ja polecę, ja pójdę sobie do Pyrgos w takim razie. Cztery sztabki złota. Coś pięknego. Ja będę szedł w stronę Pyrgos. Daj mi połówkę, papieroska. Dobra, muszę sobie zwiększyć, kurde, ten zasięg widzenia, żeby się w razie W nie wjebać na nich. No bo oni mogą, wiesz, obstawiać już tego, nie? Skup! No ja policja dokładnie widzi ten, jak ja mam schowaną broń krótką. Ale myśmy polecieli do skupu, który jest dalej. My tak? nie polecieliśmy do tego najbliższego. Mogą cię przeszkodzić. O, patrz. Co? Kop masło, twój MH9 Hummingbird jest odholowany przez policję. Już się ogarnęli, że tam nas tam już nie ma. A widzisz, mówiłem, rzucali granatami. No. Bo oni się spodziewają, że my się tam będziemy kamuflować i z nimi strzelać. No. A kurwa, aż każdy wybiegł. W dupie już nikogo nie ma. To lepiej. To wiesz, ja mogę siedzieć w środku, okradać, ale bez broni. Albo Borys okrada, a my z naprzeciwka pilnujemy wejścia. Oni próbują wchodzić, piw, piw, koniec. Dokładnie. Tak następną zrobimy akcję, albo ale w innym banku. Albo takie, albo te dwie taktyki naraz. Jeżeli przyjdą za szybko i będą już przy wejściu, to po prostu ich zabijamy, ale jeżeli przylecą i dadzą się nabrać na przynętę i polecą za przynętą, to spokojnie nie zdradzamy się, że jesteśmy w ogóle wokół tego banku my, tylko przynęta ucieka, a my kurwa znowu spokojnie spierdalamy. Bo sam okradłby ten bank. Sam by okradł. Bo on wyszedł w tym momencie co ty. Oni debile wylądowali. No. Przecież oni wylądowali w momencie, jak on był kurwa za górką. Kurwa, rozlałem. No nie. Bo tu coś stoi, czarna popalniczka. Trudno. Musimy przeglądać się temu skupowi złota. No. To jest ta latarnia, nie? Mhm. A później mnie odbierzecie? Normalnie. Tak, pewnie, że tak. Jeszcze pod bankiem cię odbierzemy. Znaczy nie, ja idę teraz do Pyrgosa pod szpital. No to w porządku. Mnie uleczyć i później się cofnę gdzieś. A właśnie pytanie, czy mi policjanci widzą, że mam w sobie pistolet? Mogą cię sprawdzić, jak nie masz licencji, to cię upierdolą. Tak. Uważaj na ogrodzenie. Na drodze lepiej wyląduj. Mhm. To jeszcze nikt nie ucierpiał na tym. Nie, no facet. No, facet jeden. Ale chodzi, że z nas. Nikt na tym nie ucierpiał. On przyjechał tym tempestem. Mhm. A ty mu przyjebałeś, Norbert. Mogę mu wysłać wiadomość. No, sorry. Baliśmy się. Macie rabowanie X. Medyka. Wyślij mu wiadomość, że ten... że podlecimy do bankomatu i za to, że go zabiłem, to dostanie swoją działę. Mało, ale dostanie. I że sorry, bo nie wiedzieliśmy, kto to biegnie. Ej, masło is losing connection, disconnect. Możesz nie rozleć? Daj mi połówkę. Ale nie... Aha, myślałem, że teraz. Jezu, no chciałam to robić. Porządku, daj mi tam tą szklankę. Czekaj, bo nie zabierzesz. Zrobisz mi też kawkę? Wypij tą do końca, nie będę szklankę. Wszystkie twoje rzeczy są na miejscu. Przepraszam, nie pierdolę.
Im się chyba aż przykro zrobiło, bo kurwa porozłączali się. My jesteśmy brudne majciochy? Tak. Biegnij szybko wpłacić te pieniądze, bo nie wiadomo, czy tutaj kogoś nie będzie. Już, bo właśnie skończyłem pisać wiadomość. Nie mogę korzystać z bankomatu przez najbliższe 10 minut, bo okradłem bank. O kurwa. Ale ja ci mogę dać te pieniądze. No, daj mi te pieniądze. Okay, i tyle. Easy. 200 250 000. Ktaszników, pyk. Medic confident. Mogę. Też nie możesz. No. Dobra, to. Lecimy. Ja tylko się Borysa. Ubiorę. Ja tylko się ubiorę i lecimy po Borysa dokładnie. Ale gówno. Popilnuj dookoła. Mogę wejść na teren szpitalu tutaj w Prygosie. Wszystko jest zabudowane. Dlaczego? Ale sraka. Plecaki. Kurwa. JM, Jacek Malinowski z Connecting. O! Napisał ten Maciek. Nie miałem wartościowych rzeczy. Dzięki. Bo napisałem, przeprosiłem go za całą akcję, ale musicie zrozumieć, że była sytuacja i się wbił środek, dlatego został strzała. I go przeprosiłem i powiedziałem, że jakąś tam odszkodowanie wypłacimy. Aha, właśnie. Odszkodowanie. Ile przelejesz mu? Piątkę? Adam mu kurwa dycha. ATM 10000 10 000, dobrze. I on jest Maciek. Przelej. Możesz mu jeszcze wysłać SMS-a. Przelałeś do Maciek. Dobra. Uwaga, med dzikus to podobno lubi, jak się go w dupę ładuje. Aha, nie mogę otworzyć drzwi od szpitala, czemu? Jesteś w szpitalu, tak? No jestem, ale nie mogę otworzyć drzwi od szpitala. Świetnie, bo tam jest bankomat. Tak? Dlaczego nie mogę drzwi od szpitala otworzyć? Bo jest no?